Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, o który poprosiło mnie naprawdę bardzo dużo osób, ponieważ ostatnio dodałam odcinek, w którym wspominałam wszystkich, którzy zmarli od listopada w zeszłym roku i wiele osób napisało mi tam, że zabrakło tam pani Agnieszki Fatygi, aktorki, śpiewaczki, która niestety zmarła w ostatnich dniach. Myślę, że wiele osób poruszyła jej śmierć z tego powodu, że było to odejście nagłe i niespodziewane. Również dla mnie, dlatego pani Agnieszka nie znalazła się w tym wspominkowym odcinku, ponieważ zwykle muszę wgrywać je na YouTube troszkę wcześniej, żeby YouTube miał czas na weryfikowanie ich. Dlatego dzisiaj specjalnie na Waszą prośbę przychodzę z takim odcinkiem, gdzie będziemy wspominać tę jedną z najbardziej utalentowanych śpiewających aktorek w Polsce. Jak wyglądało jej życie prywatne, jak wyglądała jej kariera oraz dlaczego namawiała córkę, by nie poszła w jej ślady. Serdecznie zapraszam Was, żebyście ze mną zostali do samego końca. Myślę, że dla wielu osób będzie to odcinek ciekawy. Dla wielu osób na pewno też postać tej aktorki będzie odkryciem. Szkoda, że niestety dopiero teraz, ale lepiej późno niż wcale. Serdecznie Was zapraszam. Agnieszka Fatyga urodziła się 21 lipca 1958 roku w Bytomiu. Była aktorką teatralną i telewizyjną, choć publiczność kojarzyła ją najmocniej z występami estradowymi. Najbardziej znana była właśnie ze swojego niesamowitego głosu. Najbardziej znane jej wykonania to arie operowe, pieśni rosyjskie, a także przeboje musicalowe. Była związana w swoim życiu z teatrami narodowym, Ateneum, a także operetką warszawską. Jej ojciec Józef był lekarzem, a pani Agnieszka była najmłodszym z jego dzieci. Miała starszą siostrę i brata. Rodzina mieszkała w Świętochłowicach, a pani Agnieszka jako dziecko uczyła się w szkole muzycznej. Muzyka od zawsze była jej największą pasją. Uzyskała dyplom pianistyczny w klasie fortepianu u profesora Andrzeja Jasińskiego. Jak sama przyznaje, przez swój talent, którego nie dało się ukryć, już od najmłodszych lat była szykowana do zawodu artystki. Lubiła to, ale przyznaje, że przez to też nieco w dzieciństwie straciła. Byłam smutnym dzieckiem, zbyt wiele czasu spędzałam przy fortepianie pod rygorystycznym okiem ojca, przyznawała. To, że będzie artystką, było, tak jak już Wam powiedziałam, pewne, ale nie do końca mogła się zdecydować, dlatego studiowała aż dwa artystyczne kierunki jednocześnie. Uczyła się na Wydziale Operowym w Warszawskiej Akademii Muzycznej i na PWST, gdzie dyplom aktorski zrobiła w 1981 roku. I od wtedy już zawsze dzieliła swoje życie pomiędzy te dwie sceny, teatralną, a także estradową. Ale oczywiście pomiędzy tymi dwoma scenami zdarzały się też momenty, kiedy mogliśmy panią Agnieszkę oglądać również w telewizji, w pomniejszych rolach. Wystąpiła m.in. w serialu Alternatywy 4 w 1983 roku, a także w 1985 roku, gdzie zagrała w filmie Spowiedź dziecięcia wieku. W 2001 roku wystąpiła w filmie Przychodnia każdego przechodnia. Jednak to, że niezbyt często mogliśmy oglądać ją w filmie, nie było zrządzeniem losu, nie było jakimś przypadkiem, ale pani Agnieszka mówiła, że do filmu nie ma specjalnego zamiłowania. Boję się filmu, wolę formy, w których za wszystko jestem odpowiedzialna sama, tłumaczyła. I faktycznie na scenie widać było, że rewelacyjnie się odnajdywała. Możecie na YouTubie zobaczyć sporo jej występów, bo ja na przykład niestety nie mogłam pani Agnieszki zobaczyć na żywo i właśnie przygotowując się do tego odcinka obejrzałam wiele jej występów i naprawdę jestem pod wrażeniem. Wybierała różnorodny repertuar, sięgała po songi Brechta, arie operowe, utwory Młynarskiego. Występowała na scenie z takimi artystami jak Barbara Wrzesińska, Adrianna Biedrzyńska, Danuta Rinczy, Krystyna Sienkiewicz. Od 1993 roku występowała w operetce warszawskiej. Ale oprócz tego, że można było ją również oglądać w teatrze, zajmowała się także czasem dubbingiem. Udzieliła swojego głosu w animacji Olivier i Spółka, a także w filmie Mickey, Donald i Goofy, Trzej Muszkieterowie.
I wiecie, po czym poznać wielkiego artystę lub artystkę? Po tym, że z rzeczy najprostszych, najbardziej błahych utworów, czy takich, które zna każde dziecko, takich, które są zupełnie nieskomplikowane, potrafią zrobić coś, co natychmiast zamieni je w wysoką sztukę. I tutaj mamy przykład u pani Agnieszki, chyba jednego z utworów, których uczymy się jako ludzie, jako dzieciaki, jako pierwszych. Potem każde dziecko, myślę, że śpiewa bardzo często Wlazł kotek na płotek. To był jej popisowy utwór, który potrafiła wykonać na naprawdę wiele sposobów i w różnych stylach. Rapowo, jazzowo, swingująco, operowo, a także aktorsko. To jedna z moich ulubionych piosenek. Gdy ją śpiewam, sama nie mogę się powstrzymać od śmiechu, mówiła Fatyga. Była mistrzynią piosenki aktorskiej. Jej najbardziej znane utwory to Kołysanka dla matki, Jestem tobą, Wrzesień, Przeklnij mnie z Michałem Bajorem, Pieśń o powstaniu w samotnej Warszawie czy Anioł mądrości. Bardzo podkreślała również, jak dużą rolę w jej życiu gra Bóg i wiara. Żeby czerpać radość z życia, trzeba wierzyć w Boga, pomimo że często płaci się za to wysoką cenę, mówiła w jednym z wywiadów dla Wyborczej. Bez wiary życie jest koszmarem. W życiu prywatnym tworzyła udany i wieloletni związek również z aktorem Wojciechem Olszańskim, który w 1983 roku zaczął występować na deskach Teatru Narodowego w Warszawie. Tam prawdopodobnie poznał swoją przyszłą żonę Agnieszkę Fatygę. I również on bardzo krótko po tym, kiedy do opinii publicznej dostały się informacje o śmierci aktorki i artystki, opublikował na swoim kanale YouTube wypowiedź, w której informował o jej śmierci, a także żegnał się z nią. Moja żona, z którą przeżyłem 37 lat, odeszła dzisiaj od nas o godzinie 7 rano, nagle. Wszystko co najgorsze dopiero przede mną, ale zasłużyła na to, by ją wspomnieć, bo była niezłomnym człowiekiem. Nigdy się nikomu nie sprzedała, nikomu nie obiecywała. Poniosła za to wiele razów nagonek. Była w życiu najlepszym, co mi się przytrafiło. Miała do mnie wielką cierpliwość. Kochała ludzi, aczkolwiek ci, co ją znają, wiedzą, że była wielką samotnicą, ale bardzo empatyczną i dobrą. Może dlatego była wielką samotnicą, bo była dawcą. Oddawała ludziom swoją energię, powiedział na swoim kanale YouTube. Agnieszka Fatyga i Wojciech Olszański doczekali się jednego dziecka, córki Michaliny, która przyszła na świat 29 czerwca 1992 roku w Warszawie. Sama Michalina również jest teraz artystką, jest aktorką, wokalistką, choć mama nie do końca zadowolona była z jej wyboru, ale o tym wam zaraz opowiem. Sama Michalina tak wspominała swoje najmłodsze lata i wychowanie. Mama zawsze się obawiała, że ktoś mnie może skrzywdzić. Tata wychował mnie na silną kobietę. Zawsze powtarzał, że odkąd mu się urodziła córka, przeszedł na pozycje feministyczne. Panował u nas model rodziny, który dopiero dziś zaczyna być szanowany. Mama pracowała, tata zajmował się domem i wychowywaniem mnie, wspominała Michalina w wywiadzie dla Elle. I pani Agnieszka, jak już wam powiedziałam, była specjalistką od gry na fortepianie, natomiast jej córka poszła w jej ślady, również uczęszczała do szkoły muzycznej, jednak wybrała klasę skrzypiec. W 2011 roku ukończyła szkołę muzyczną i już wtedy dostrzeżono, że ma ponadprzeciętny talent. Jako solistka występowała z orkiestrami symfonicznymi w Katowicach, Rzeszowie, Łomży, Słupsku czy Berlinie. Mimo to pani Agnieszka miała nadzieję, że córka nie podzieli jej miłości do zawodu aktorskiego i wybierze inny fach. Marzyło jej się, by została prawnikiem lub lekarzem. Ponoć za wszelką cenę starała się jej przypadkiem nie zarazić bakcylem do aktorstwa. Nie zabierała jej do teatru, a Michalina do szkoły teatralnej zdawała w tajemnicy przed mamą. Mama znalazła moje papiery jeszcze przed egzaminami. Strasznie się zdenerwowała. Pewien poziom kłótni jest wpisany w naszą relację. Przypominamy włoską rodzinę. Ale to było na serio. Jeszcze na drugim roku potrafiła mi powiedzieć, że powinnam wymienić studia na medycynę. Medycynę! Tylko artystka może coś takiego wymyślić, żebym po szkole muzycznej próbowała zdawać na studia medyczne, mówiła. A kiedy zaczęła grywać w filmach i serialach, mama ponad zasugerowała jej kurs dentystyczny. Faktycznie Michalina zaczynała od serialu Barwy Szczęścia.
Występowała także w takich produkcjach jak 1983, Anatomia zła, Córki dancingu. Jest uważana za jedną z najwybitniejszych aktorek młodego pokolenia. Zachwyciła swoją kreacją w Głośnej Matyldzie, rosyjskim filmie historycznym o romansie cara Mikołaja II z Matyldą Krzesińską, polską prima balleriną teatru w Sankt-Petersburgu. No jeżeli tak jest doceniana przez krytyków, to myślę, że mama na pewno jednak, mimo tego, że nie życzyła jej tego zawodu, który jest oczywiście bardzo trudny, a szczególnie właśnie jeżeli ktoś jest tak empatyczny jak pani Agnieszka, to wiąże się z bardzo dużym ładunkiem emocjonalnym, który właśnie trzeba oddać widowni, publiczności. Dlatego myślę, że wydawało jej się, że może córka będzie mogła wybrać jakiś łatwiejszy zawód. Ale na pewno, tak jak już wam powiedziałam, była z niej dumna. Zresztą Michalina również pięknie pożegnała swoją mamę wpisem na Facebooku. Dzisiaj rano odeszła moja mama, Agnieszka Fatyga. Wybaczcie, dziś nie jestem w stanie nic więcej napisać. Dlatego pozwolę sobie zostawić tu pieśń, którą moja mama skomponowała dla swojej mamy i schować się za jej własnymi słowami. Pieśń ta rozpoczyna się od słów: dobranoc mamo, jestem przy tobie znów, by nikt już mamo nie spłoszył twoich snów. Wiele osób żegnało wpisami w social mediach panią Agnieszkę. Ponieważ mamy takie czasy, że internet jest teraz takim najbardziej dobitnym miejscem wyrazu również swojej żałoby. Między innymi warto tu przytoczyć słowa Tomasza Raczka. Agnieszka Fatyga, moja koleżanka z roku, utalentowana ponad miarę, ale odsunięta outsiderka, niewykorzystana ani przez teatr, ani przez film, tak jak na to zasługiwała. Ciągle czekałem na więcej. Dobranoc, Agnieszko. Myślę więc, że jeżeli poruszyła was śmierć pani Agnieszki, to będzie bardzo miłym gestem, jeżeli obejrzycie coś, w czym pani Agnieszka wystąpiła, lub właśnie, tak jak ja w przygotowaniu tego odcinka, poszukacie jej występów na YouTubie. Myślę, że warto spędzić z nią trochę czasu i będzie to najlepszy dla niej hołd. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za liczne prośby o to, bym przybliżyła wam jej sylwetkę. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Dajcie proszę też znać, o kim chcielibyście, bym zrobiła kolejne odcinki. Zapraszam was do grupy Przyjaciele kanału Pauli Rodak na Facebooku, bo tam przyjaciele mojego kanału prowadzą sobie dyskusje na temat odcinków, które powinnam zrobić. A jeżeli wam mało, to oczywiście na Spotify'u znajdziecie moje historie gwiazd. Zapraszam was do słuchania podcastów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć kochani, pa!